A oto kolejny odcinek Zagrajmy w Deep Sky The Relicts. Niewiele nam zostało tutaj do badania już. Na tym wraku D-155 energia widzę naładowana. Jeśli chodzi o plecak, to pewnie niewiele się już tutaj mieści. Tak jest, zaczynamy stronę 9, a strona 10 to tutaj za wiele nie pomieści akurat. Mamy poziomy 7, nowe karty, tak? Szyfrowania umysłu, Daro dostał granaty i testujemy je sobie. Witchhaven dostał 30 więcej punktów przeszukiwania. Ostatnio trochę też defensywa się polepszyła, jest fajnie i mieliśmy sobie jakoś tędy pójść, tak? Tu nam się ostatnio odblokowało, górę jakoś sobie później zrobimy, myślę, że będzie dobrze. Po kolei tutaj coś było, chodźmy zobaczyć. Znowu panel z imieniem, no już taki mieliśmy jakiś podejrzany. Witaj, mów mi hal przyjaciel, potrzebuję niebawem energii z paneli tego statku. Są takie jak ja. Oddam ci coś przydatnego, jeśli mi pomożesz. W końcu stanę się prawdziwy. A widzicie, potrzebuję energii, by stać się prawdziwy. To ciekawe. Do czego potrzebujesz energii? Aha, no pewnie by stać się prawdziwy, tak? Zobaczmy. Zbyt wiele czasu w środku symbolicznej kory. Potrzebuję energii, aby wrócić do kory rzeczywistości. Jak mogę ci pomóc, drogi panelu? Aha, nowa misja, Oulipoliańska, coś tam wymiana. Triumf. Ja potrzebuję dwóch ogniw z dwóch konsol. Są olipiliańskie. Użyj tych haseł, by dostać się do rdzeni. Dostaniemy hasła, tak? Jeden. Aha. Shaker Loops do smady. Wymaga odpowiednich samogłosek do otwarcia. Dwa. Jacob's Ladder do grebne, coś tam. Ten używa anagramów. To pozwoli na wprowadzenie symboli. Aha, jakaś zagadka będzie dziwaczna. Dobra, 1, 2. Shaker Loops. Chyba to powinienem zapisać, co? Czekajcie, tutaj mam coś. Może sobie zapiszemy. Do smady? Tam jeszcze były jakieś takie dziwne nazwy, nie? Znajdowaliśmy takie rzeczy. Był jakiś panel medyczny, jak to się nazywało? Chwilka. Jacob's Ladder? I grebne. Samogłosek odpowiednich wymaga, a ten drugi anagramów, czyli że przestawia się literki, tak? No dobra, sprawdzę te panele. Okej, no coś ruszyliśmy. Jak to jest napisane w dzienniku misji? Dziedzic, to jest tutaj. A to nie to. Zdobądź skierowanie do Muro. To był ten medyczny taki jakiś panel. Znaczy chyba medyczny, no tam czekał na pacjentów jakby, coś takiego. A tutaj to. Panel o imieniu Hal potrzebuje ogniw zasilających z dwóch paneli sterujących z wraku statku Dziedzic. Mamy zdobyć ogniwo z panelu Smada oraz grebne coś tam. A, my mieliśmy różne panele, ale... Panele z danymi... Smada, dobra, tu jest Smada, to taki był, nawet mam zapisane. Smada, jeszcze ten drugi, ale zaraz ten był tutaj gdzieś... Nie, ten był taki do ładowania energii. Muro, to jeszcze inny. To z tego drugiego questa. Tutaj bezimienny. No dobra, musimy się jeszcze tutaj rozejrzeć. A tutaj? Dobra, zobaczmy to. Widzisz w podłodze pęknięcie, z którego dobiega niebieskie światło. O, przyjrzyj się. Jest za wąska, żeby się jej dobrze przyjrzeć. Widzisz tylko fragmenty cewek i lamp. Halo? Podłoga drży. Słyszysz, jak coś mówi niskim, gardłowym tonem. Planko to jest. Słucham, tu podłoga. Gadająca podłoga? Dobra, wynoszę je stąd. Wyjaśnisz mi, jakim cudem podłoga gada? Na imię mi Planko. Czując ból, lepiej jest się odezwać, niż zachować milczenie. Słuszna uwaga, czyli czujesz ból.
Tak, tak, tak. Metaboliczny represor ingeruje w moje czułe punkty. Trudno spać, czując ten potworny ból. Co chcesz wiedzieć? Pytam z ciekawości. Pierwszy raz widzę gadającą podłogę. Jak mam ochotę, to gadam bez opamiętania. Skoro wspomniałem o plecach, pomożesz mi się pozbyć tego wkurzającego represora? Zrób to, a wydam ci skierowanie na konsultację z moim bratem. Piekielnie z niego dobry lekarz, ontolog. Pomoże ci, jeśli masz problemy. O, tu jakiś jest wątek z tym skierowaniem. Jasne, pomogę ci. Dobrze, pokonaj ból. Czyli jeszcze skierowania nam nie dał. Zobaczmy, jak to jest dokładnie opisane tutaj. Zdobyć skierowanie do muru. Rozwiąż problem planko, by zdobyć skierowanie. No dobra, trzeba będzie kombinować pewnie. Tak, tutaj w ogóle startowaliśmy, nie? Chodźmy sobie tu, zobaczymy. Może jest coś istotnego. Po drodze, nie, później jakoś tu przejdziemy chyba. Energia jest, dobra. O, dzień dobry. Zewnętrzna skorupa kryształowej istoty zaczyna się złowieszczo świecić, kiedy wchodzisz do pomieszczenia. Przygotuj się do walki. No ta, no to takie kryształy. Jakieś odporność na zabójcze uderzenie, odporność na zabójcze uderzenie, na ogłuszenia, na obrażenia. Ale uników nie ma. A jak nie ma uników, to... to można by ciężką bombę na przykład zarzucić. Czemu by nie? Spróbujemy ciężką bombą. Skoro już ją wziąłem, to ją testujemy ostro. Odporność na obrażenia, ale to nic. Zmniejszamy pancerz tak pod Witchavena jeszcze. O, jakieś krytyki wchodzą. Fajnie. Pancerz zmniejszony. Rozbójnik. Rozbójnik. Pancerz minus 2, minus 4. Kurde. Pancerz minus 2 ogólnie. I teraz jakbyśmy chcieli na przykład... Znaczy pewnie zapodam sabotaż, ale tak tylko sprawdzę. Ta 3 razy 11, mimo że ma odporność na obrażenia. Bo zdjęliśmy jeszcze pancerzyk, nie? Czyli 33 można by już walnąć. Ale spokojnie, to zmniejszenie pancerza zostaje do końca walki. Chyba żeby mieli jakieś zdolności, które by to zniosły, nie? Ale ogólnie rzecz biorąc, tak to działa. Szyfrowanie umysłu na dwójkę tylko? Nie, myślę, że sobie zrobimy atak umysłowy na tego drugiego. Zobaczymy, jak to wyjdzie. 28, tu ładnie wchodzi. Okej. Tutaj strach. No, coś tam zrobił, zobaczymy. Żadnego efektu nie załączył. Okej. No, szkoda, że kolejna bomba nie doszła, byśmy jeszcze bardziej tutaj zmniejszyli. Znakowanie celu. No jednego już będzie można tutaj pewnie wykończyć. No to myślę, że zabójczy strzał możemy zapodać. Witchaven pociągnie tu serię, dodamy tę obszarówkę, to ten zginie na bank, to tego możemy osłabiać. Nawet możemy zrobić wzmocnienie przeciążenia, myślę, tutaj śmiało. Spróbujmy to. 39. Boom, 67 krytyk. Zabójcze odparte, ale to nic. Spróbujmy wjechać tą serią w tego. O, 3 razy 9. Minus 4 pancerza. To ile on miał bazowo? Po prostu wyzerowaliśmy mu pancerz w takim wypadku. No dobra. To jeszcze ma odporność. No to 3 razy 9, ale to nic. Wchodzimy. 14 też weszła. Tak jest. I tutaj możemy śmiało robić szyfrowanie na tę dwójkę, nie? To już powinno załatwić sprawę. No, czuję większe pole do popisu, tylko że... Znaczy, nie podoba mi się to, że Daro ma teraz taką obfitą talię. Na przykład ten krytyk by się przydał, to nie doszedł, nie? Mimo, że mamy niezłą rękę startową, jeżeli chodzi o liczbę kart, na przykład. Więcej krytyków by się przydało. Nawet jeżeli te elektryczne faktycznie by nie działały na te granaty pod ogłuszenia, fajnie by było to elektryczne zastąpić krytycznym wzmocnieniem. To jakby to dochodziło, by było super. Co my tu mamy? Minus 2 do pancerza, premia. Słom. Tutaj mamy cząstki morfa. Szybki strzał. Lekka broń dystansowa.
Nie chcemy tego. Tutaj coś ciekawego. Wzmocnienie Cryo. A, no pod Cryo też pewnie by fajne rzeczy można było robić. Uniki, maksymalne tarcze. A zobaczymy, jak tam u nich to wygląda z tarczami. Bierzemy wszystko. Mhm. Jeżeli chodzi o procka, 35, 11, 7. No, no nie. Tutaj nawet ten unik lepszy. No to Udaro, to na pewno mamy uniki 9%. Nie no, te tarcze mamy naprawdę fajne, tylko Uichevena to... Uichevena w ogóle... Znaczy nie, to jest procek akurat. Uichevena to... Aha, no tutaj w sumie... 10%, 39%. No można by mu dołożyć te uniki. Ile tu jest jedna karta? No dobra, niech ma. Ale u niego trzeba odporność załatwić, bo on idzie w te odporności. I dobrze mu to wychodzi. Jakby jeszcze tutaj wsadzić odporność, no to byłoby super. Okej, okay, no to to ustawiamy jako złomik. I... No i co? Śmieci, tak? Się tutaj gromadzą. Nie wiem, tutaj jest przedmiot zadania. Pewnie mamy nadmiarowe, ale nie chcę tego usuwać, bo się okaże, że zabraknie. I będzie lipa, nie? No tutaj za bardzo to nie ma śmieci. Już. Najwyżej będziemy rozkładać jakieś takie tanie przedmioty. Dobra, zobaczmy sobie dalej. Żadnych pułapek nie wykrywamy, nic takiego. Szukaj. Przeładowanie 23 broni, nie chcemy. A to drugie to wygląda na jakieś technologiczne z wyglądu. Tak, 18 do technologii. Zbieramy. Dobra, zobaczmy co tu jest. O, to jest ten jeden z tych. Chwilka. Ten, tak, mam. I to było przy tym jakieś Jacob's Ladder to. Aby zweryfikować możliwość użycia panelu, proszę o rozpoczęcie fazy rejestracji poprzez wprowadzenie odpowiedniego hasła. To jest to, Jacob's Ladder. Pyk. Dobrze, a teraz ostatnie pytanie. Wpisz prawidłowy oulipiliański segment anagramowy. Aha. Anagram, no to przestawianie literek. Tylko co tutaj? Przestawianie literek. Ale to wychodzi jakaś zagadka? Kurde, to jest jakaś... Tu jest jakaś... Jakiś motyw po angielsku. Jakaś mieszanina. Co do cholery. Ja mam naprawdę jakieś angielskie literki tu przestawiać, coś robić, układać zagadkę, czy o co tu chodzi? Bo anagram to chodzi o przestawiania, nie? ACDD? Coś wam przychodzi do głowy? No nie wiem, ladder closed, no to są takie angielskie, jakieś job... Bal! To fuk! Jade... Jobs, no to są takie angielskie słowa. Mi się wydaje, że tutaj coś przydałaby się lepsza znajomość angielskiego niż moja, żeby jakoś w to ingerować jeszcze w jakieś zamiany liter i kombinowania. Wydaje mi się, że będę musiał strzelać tutaj. To nie pod moją wiedzę z języka angielskiego. Widocznie spolszczenie tego elementu po prostu nie zdałoby egzaminu tutaj. Tak ta zagadka jest jakoś zrobiona, dlatego pewnie pozostawili to tak jak było w oryginale. No dobra, to jedziemy po kolei w takim razie. Może pierwsze pominę, bo to zbyt oczywiste, by było zbyt łatwe. Zobaczmy sobie to drugie. Lear jakieś. O, widzicie, tak się właśnie robi zagadki. Prawidłowa odpowiedź. Uzyskano dostęp do systemu panelu. Dziękuję, weź ogniwo i odejdź. No. Easy. Skaner. Idziemy stąd. Otrzymano ogniwo zasilające. Zobaczmy sobie, jak wygląda. Tutaj jest przedmiot zadania. Ogniwo zasilające do wykorzystania w panelach sterowniczych wraków. Ale jeszcze musimy... ten panel Smada. Trzeba to znaleźć, nie? Dobra. Musimy jeszcze tutaj... Znaczy ta Smada, to było to właśnie, nie? Gdzieś tu... Smada tutaj. Dobra. To się wszystko zrobi.
Ważne, żeby tutaj wejść i sobie jeszcze obadać wszystko. Oho! Szukamy porządnej walki o resztki. Czegoś do rozerwania. Nadasz się. To się okaże. I co, dostałem w końcu jakieś krytyki? Tak, wzmocnienie krytyczne i ciężka bomba. To co, sprawdzimy sobie? Jak to zadziała? Akurat trzech przeciwników. Odzyskiwanie tam jakieś doszło. Uniki, naprawdę. No ale wiadomo, to są scynki. Bum. Dwa krytyki weszły, jeden uniknął, ten prawie padł, nie w ogóle. No fajne, fajne. Jeżeli nie mają uników, to jest super. No, nie wiem, czy tutaj... sabotażyk... Tego można by już wjechać tutaj pewnie serią ostro. 3 razy 13, patrzcie. Większe obrażenia niż ta baza, dzięki temu, że właśnie spowodowaliśmy zmniejszenie pancerza. Chociaż on miał pewnie pancerz bazowo. A może ten nie miał pancerza, tu jest 3 razy 12, to musiał mieć jakiś lepszy. Tutaj bazowo 3 razy 9, no to widać jak opancerzeni są. Z 3,9 potrafi się zrobić 3,12, tutaj 3,13, nie? 10%, 15%, 15%, tak, tu mają większe jeszcze takie, nie pancerze, tylko po prostu odporności na obrażenia, dlatego to się tak zmniejsza. No, fajne komba mogą wychodzić. Dobra, na spokojnie, tutaj nie ma co się spieszyć. Sabotażyk na tego środkowego, skoro nie wszedł ten nasz granat. Tego będziemy zabijać po prostu szyfrowaniem, przy okazji osłabimy tych innych szyfrowaniem. No, tutaj weszły jakieś zmieszania, tam chyba ten, wiecie, to anulowanie efektu karty, coś tam takie są jeszcze dziwne rzeczy, zmieszanie, a ten tutaj coś, znaczy strach wydaje mi się, że bardziej kontrolny jednak. Częściej dochodziło do sytuacji, kiedy tracili ruch, tam jakieś były takie dziwne rzeczy, nie? Ale tu jednak fajna obszarówka wychodzi, jeżeli chodzi o to kumulowanie obrażeń i tak dalej, więc no trzeba wiedzieć, z czego skorzystać w danej chwili, tak? Wzmocnienie krytyczne, spróbujmy jeszcze raz. I ciężka bomba znowu. Bum, dwa krytyki. Czyli pewnie do ładowania, ta by dostał i mógłby zrobić kolejny atak. No, te bomby naprawdę fajne. Moglibyśmy w sumie wycofać ten dobór kart, te 3 punkty i dać w te obrażenia od bomb jeszcze. Na przykład. Strzał w słaby punkt, pojedynczy strzał, to nie. No tego nie chcemy. Inicjatywa, migawka, silna walka wręcz i wręcz taka łapa. Bierzemy wszystko, no nie no, trzeba tutaj robić porządki, coś czuję, bo nam się tutaj to wszystko nie pomieści. 26, 20, no i co? Cenny artefakt lub ciekawy odbój drzwiowy. No to jest 40 energii, mi się wydaje, że to drogie może być. Niektóre takie sprzęty, takie, no to nie, ale no takie zwykłe, na przykład 27 energii, tylko nie wiem, mało energii pozyskujemy, ale to może być na przykład drogie, chociaż no nie wiem, ciężko mi to ocenić. Ale to ta wysoka cena, to na pewno nie chcemy się tego pozbywać. Dobra, mamy trochę miejsca jeszcze jakoś to... Dobra, może jedną czasz... Nie, dobra, idziemy. Coś jeszcze zmieścimy. Chodźmy tu. Myślicie, że tu będzie dobre skanowanko? Chyba będzie nieźle. W takim razie Daro. Tarcze. Tutaj. To są na pewno te, plus jeden, plus jeden. Jak ja ładnie wszystko poskanowałem. Dobra, co my tu mamy? Tutaj było... Ten planko siedzi, tylko może tak, żebym nie zapomniał. To odkładamy. I to bierzemy z powrotem. Uniki. Daro ma 45% szansy na unik. Jeżeli mu ich nie zdejmą, no to jest nieźle. Nekrostrażnik. Dawno zmarły. No dobrze, dobrze. Tutaj represor questowy. I tu jeszcze mamy przeciwników. Wykryto zagrożenie. Coś strasznego. No, tu się przemieszczają. Dobra, zagrożenie. Poczekajmy, może idą w naszym kierunku. Tak jest, tutaj stoczymy sobie walkę na śmierć i życie, pomijając, że oni już pewnie nie żyją, bo to jest nekrostrażnik.
chociaż wygląda jak robot taki. Ale kiedyś był pewnie żywy. No kurde, no i nie ma tego wzmocnienia krytycznego, to takie, tak by się przydało. No ale dobra, zobaczymy, może jakieś krytyki wejdą, mamy dużą szansę na krytyki. Testujemy bombę, nie? Bum. Dobra. Na pewno chciałbym sabotaż na tego nekro zapodać. Normalnie bym mógł pewnie jednego zabić, tam Daro by wylosował jakiś... O, ten śmiertelny strzał czy coś, no ale dobra, testujemy tutaj wszystko, szyfrowania umysłu, a nie umarłych też, jeżeli można ich tak nazwać. Może są po prostu ledwo żywi, podtrzymywani w takim stanie. No zobaczcie, stracili ruchy, czyli szyfrowanie swoją drogą też takie efekty może zrobić. Zmieszanie, dobra. No dobra, no to ciężka bomba jeszcze raz. Może teraz jakiś krytyk solidny. Bum. O kurde, co tu się stało? No, on będzie miał dodatkowy ruch. Tak, doładowanie. No to w takim wypadku... No, zabójczy pewnie na niego nie zadziała, ale i tak go klepniemy tym. Ej, ale teraz to ma... Patrzcie, jak mocno ma zmniejszony pancerz. Ile on ma teraz pancerza w sumie? Minus 3, no to miał bazowo też jakiś tam solidny. Witchhaven ma... Te swoje serie ma. Ja bym mu chętnie z serii pociągnął, tak... Ej, dajmy zakończenie Daro. Tak dla efektu. I wejdziemy tutaj. 3 razy 12, zobaczymy może jeszcze jakieś krytyki. Bum, 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 16 ładnie weszła. No i z tą kumulacją umysłową jeszcze jak dołożymy... Aha, nie ma szyfrowania umysłu, no trudno, to będziemy dobijać, chyba że jest 15, nie, 12 jest akurat. Szkoda, chciałem jeszcze szyfrowanie dołożyć dla lepszego efektu, dla kumulacji. No takie testy. No fajnie, ale wzmocnienie krytyczne zamiast tego elektrycznego teraz, no. Chyba że chcemy jednak zrezygnować z bomb i wrócić do takich ataków punktowych, to wtedy zwiększamy szansę na krytyka, obrażenia krytyczne jeszcze w drzewku. Wycofujemy te bomby. Mi też było super, nie? Na pewno nie będę chciał się skupiać na jednym i drugim, bo tylu punktów nie ma, a poza tym by trzeba było pewne karty mieszać, na przykład te elektryczne, nie? Coś tam i to już te komba by tak fajnie nie dochodziły. Podwójne uderzenie, przebicie, naparstnik mocy. Nie. No i znowu jakieś sprzęty dochodzą. Ale fajnie, że w końcu obszarówki mamy. Zarówno procek, jak i Daro ma te granaty, bo tego mi brakowało trochę. Tutaj uniki, zdolność przywracania. Tam Daro ma to do uników takie, ale... Może to będzie lepsze? Ej, chwila. Zobaczymy to. Wkurzony strzał. No takie pod rozproszoną broń, no. Kurde, dwie tarcze. Znaczy dwie karty. Ale ładne tarcze, 48. Ale nie, no dwie trochę dużo. A to? 9% odporności, dwie karty. No dwie karty. Parowanie, żeby jakieś wybitne chociaż były, ale... Blokuje kolejne trzy ataki, no niby wręcz takie sytuacyjne, musimy tego potrzebować, jeszcze muszą wręcz atakować. Takie bardzo sytuacyjne odbicia, 50% szans. Nie no, odporność fajna 9%, ale no nie. No i co? No i się zapełniło. Aha, udaro. Chciałem zobaczyć przywracania tarcz 29, 23. Dobra, gorsze troszeczkę. Przesyłanie tarcz, przywracający rytm. Złom. No nie no, musimy porobić jednak te porządki. W takim razie... No ciekawe, tu jest 27, tutaj ile? 25. Zależnie jakby od ilości afiksów, czy nie wiem. Takie podobne. 56 to lepsze. No coś musimy porozkładać, no. Dobra, energia. 25, energia.
28, trudno. 29, trochę więcej, jest 28. 41 to lepiej zostawię. Dobra, niech będzie to. Dwadzieścia osiem, dobra. Znowu trochę miejsca mamy, aczkolwiek może się jakiś obfity lód trafić. Mogę ogniwo jakieś zużyć, ile mamy energii? No niby. Dobra, zużyjmy. Prawie na maksa, sortowanko. Dobra, aż takiego obfitego lutu jednorazowo chyba nie będzie. Idziemy tutaj na tych wyrywaczy. Może wyrwiemy sobie jakiegoś. No, gdzieś tam ciekawą pułapkę wyczuwam. No, gdzieś tu może być. Wiecie co, stópmy skan. Na wszelki wypadek, to wtedy z tą pułapką będzie większa szansa, że po prostu wejdziemy tam gdzieś na nią, ale nie aktywujemy jej, tylko będzie możliwość rozbrajania, nie? Możemy sobie na takie skany pozwolić jak najbardziej. Mamy absurdalnie dużo energii, jeszcze i tak musimy się pozbywać przedmiotów, przerabiać na energię je. No, w okolicy tutaj tylko ci są. Jakiś represor podejrzany. Questowy. Unik. No, represor. No fajnie, znaczy może nam nie wejdą, jak pójdziemy tu. Aha, płyty naciskowe. No to ładnie. Ale skanowałem, starałem się, no. Dobra, zdrowie nie uleciało, ale o kurde. Trzeba będzie użyć tego. Przebicie kadłuba, no świetnie. Trzeba będzie użyć ochrony przed niebezpieczeństwem. Dobra, zaatakujmy tutaj represora. Ciekawe, czy on też ulegnie przebiciu kadłuba. Mam nadzieję, że teraz się te shieldy zregenerują, co? Tak, ładna regeneracja. Napotykasz wywołującego ból pleców represora. Okazuje się, że to bestialski moloch, który jest na coś bardzo zdenerwowany. Z wściekłością uderza z całych sił o ziemię i zdaje się ciebie nie zauważać. To ten od tego, od tej podłogi gadający, nie? Koniec z bezkarnym wywoływaniem bólu pleców. Dobra, walczymy. Ciekawe, może tą drugą opcją można było go jakoś przegadać. Uuu, dzień dobry. Zobaczmy, co ma. Odporność na zabójcze, można się było domyślić. Pancerz 5. Będziemy zdejmować pancerzyk, żeby Witch Haven ładnie w niego tam wchodził, jakkolwiek by to nie brzmiało. Kryo minus 3. Inicjatywa 3, niewiele. Odporność na obrażenia, nie ma uników, wszystko dobrze. Tylko walka wręcz. Szansa na ogłuszenie. O-o. No dobra, mam nadzieję, że oszczędność rzemiosła dobierze sabotaż. No dobra. Jest ciężka bomba, możemy pancerzyk ściągać pomalutku. To już do końca walki zostanie. Okej. Oszczędność rzemiosła, jest sabotaż. No to nagle odporność na sabotaż, nie? I tym młotem tak nas walnął i zdjął na hita wszystkich. No, dajmy to szyfrowanie. Niech to się już tutaj stakuje ładnie. Dobrze. Szkoda, że nie ma tego osłabienia takiego, znakowania. Wzmocnienie przeciążenia, wzmocnienie elektryczne. No, a przeciążony może być. 41, no, ale wytrzymały. Dobra, z sabotażem się na razie wstrzymujemy na kolejną turę i tutaj możemy ładnie wjeżdżać. Już 3 razy 10, no jeszcze te odporności ma spore. Jeszcze jedna bomba by się przydała od Daro, żeby zapodać. Ale dobra, to niech sobie będzie. Jakiś krytyk też wszedł. Okej. No niech będzie szyfrowanie.
15, 3, jakieś tam 12, zmieszanie. No teraz trzeba będzie sabotaż znowu zapodać. Ej, gdzie są moje granaty? Ja się pytam. Wzmocnienie krytyczne, wzmocnienie wycelowane. I nie ma tego znakowania, to też by się przydało. No to można by w sumie rzucić. No dajmy to. Chociaż nie, teraz Witch Haven będzie... Nie, dobra, wzmocnienie krytyczne po prostu. I zapodajmy zabójczy strzał na spokojnie. Okej, okay, 56. Tutaj sabotaż. No, atak umysłowy niech będzie. Trzy. No, ma tam odporność przed tym takim, przed jedną z obszarówek. Jakoś tak to dziwnie wychodzi. Dobra, niech będzie ciężka bomba. Zobaczymy, jak Witch Haven wjedzie z serii. Ma jakąś serię? Ma 3-11, 3-12. Proszę. No i pokonany. Taki questowy, nic nam nie zostawił. Rozwiąż problem Planko, by zdobyć skierowanie. Dobra. Represor upada na ziemię pośród ognistej eksplozji. Problem bólu pleców Planko został rozwiązany. Czyli że on stał, uderzał w podłogę i tamten w tej podłodze tak czuł ból pleców. Dobra, wejdziemy za nim, bo może będzie uciekać albo coś, właściwie za nimi. Mamy osłonkę jakby co przed zagrożeniem. Jest to wzmocnienie krytyczne. Dostałem... No nie ma bomby teraz. No właśnie, ciężko o te komba, jak jest tak dużo kart w talii. Mimo, że mamy obfitą rękę, nie? I to jest właśnie smutne. Przebicie kadłuba, minus 3 do inicjatywy mają. No to wolałbym ten krytyk zostawić na przykład na wypadek jakby bomba doszła, no ale... Z drugiej strony już się jednego pozbędziemy. No to bym sobie z takiej bomby teraz walnął z krytyków, no i się nie da. No się nie da. No trudno, zróbmy tak. Dajmy ten zabójczy. Standardowo, tak jak to kiedyś robiliśmy. Tutaj sobie. Tak, i standardowo, tak jak kiedyś, Daro jednego od razu załatwia na hita. I jeszcze ma do... No, fajnie też to działa. Albo jedno, albo drugie. No, możemy dołożyć wzmocnienie przeciążenia, pozbyć się po prostu drugiego od razu. 35. O, spróbujmy tego, procek i tak będzie obszarówki zapodawał. No, krytyk, Dara. Może jeszcze jedno doładowanie? Nie ma. Musimy sabotować? Chyba nie musimy, co? 3 razy 10 idziemy. Tu atak umysłowy. Jakieś śmieci do przetworzenia. Szkoda, że 3 karty. Tutaj to pod unik, ale Daron właśnie, on ma i tak, tak dużo kart. To, o czym mówiłem, jeszcze jakbym mu dołożył broń pod uniki, to... To już w ogóle by nie dobierał tych komp praktycznie. Obrażeń, nawet dużo. Może to zostawić, ale... No też takie serie fajnie by działały z obniżaniem pancerza, ale... A to jakby co, to już ta broń szturmowa będzie dobra. Jeżeli się w końcu przestawię. Znaczy wiecie, broń szturmowa, no musiałby mieć Witch Haven też najlepiej jakiś większy współczynnik broni, a to ciężko u niego osiągnąć, ale mimo wszystko może fajnie działać. Postawa odruchowa, migawka, wycelowany strzał, nie chcę. Dobra, tego się pozbędziemy. Tego się pozbędziemy. Zobaczmy sobie tu. Witch Haven teraz ma sporą szansę na znalezienie dodatkowych jakichś takich elementów.
Jak tam było z tą bronią szturmową, bo to było do szturmowej, nie? Teraz. Nie, dystansowej ogólnie. Modyfikacje. No trochę tego mamy, trzeba będzie to przeanalizować, ale... Skupienie, inicjatywa. Obrażenia, skupienie, podwójny strzał. A nie, to no do szturmowej, dobrze. Do szturmowej. Nie, chyba nie. Czy nieźle wygląda, ale nie, chyba nie. Broń. Tarcze. No to co, chyba możemy tutaj wrócić, nie? Do planko. Zobaczymy. Dostaniemy skierowanie, tak? Interakcja. Ból pleców ustał. Kocham cię. Oto skierowanie. Porozmawiaj z moim bratem. Prześlij pozdrowienia. Ksokso, kochany Ponczusiu. Odejdź. Chociaż to się chyba tak nie czytało, nie? Dobra. Czyli do tego... Aha, jeszcze ogniwo smada. Zapytaj Muro o dane lokalizacyjne. Czyli to był ten panel... Tu daleko, ten Muro, ale po drodze był, gdzie to było, ten Smada, czy ja? O, tutaj właśnie, Smada. To musimy zahaczyć jeszcze. Tu był Hal. Do tego Hala pewnie też trzeba będzie wrócić. No dobra, ten Smada, tak? Zobaczymy, czy po drodze spotkamy jakieś zagrożenie. Aha, coś jest. O, dzień dobry, upiorny głos. Zjednoczenia nie można powstrzymać. Przygotuj się na asymilację. Fajne te teksty są. No i nie ma wzmocnienia krytycznego. No, nie ma, no. No właśnie. Mają odporność na zabójcze 42. Elektryczne. Nie, trzeba się będzie tego pozbyć w takim wypadku. Coś trzeba będzie wymyślić fajnego. Dobra, spróbujmy, ta ciężka bomba mimo wszystko. Odporność na obrażenia mają, uniki, no, ale jednak obniżamy pancerzyk, coś trzeba robić. Krytyk wszedł. Okej. Okay. Pancerzyk zmniejszony. No sabotować jednak bym wolał. Może tamtego. Lepszego. I narzucimy. Narzucimy szyfrowanie umysłu. Unik. Ekstra. Okej. Okay. No dobra, jeszcze jedna ciężka bomba w takim razie. Jeszcze bardziej obniżamy. Pancerze znowu ładnie krytyki wchodzą. No to pancerze obniżone. 3 razy 11, 3 razy 12 unik, tak? Dobra, myślę, że możemy sobie na to pozwolić. Ten coś może zrobić, chyba że szyfrowanie chociaż nie, czekajcie. 12 obrażeń, to już padnie. Możemy się bardziej skupić na tym nawet atakiem umysłowym. I tu już będzie 12, dobra. Czyli będzie pozamiatany, nie? No fajnie teraz Procek ma te... Fajnie u niego te możliwości wyglądają. I nie ma, tak jak Daro, takiej obfitej talii, żeby nie dobierać przydatnych kart. Zwłaszcza Daro, że on potrzebuje do kombosów robienia. To trzeba by mu to uszczuplić, no. No, dużo tego. Zapchamy się znowu. Granat. Błąd krytyczny. No, to akurat rozproszona broń to chyba jednak już nie. Duże rozrzuty. Tego nie potrzebujemy. Ściągnięcie ognia. To jakieś medyczne. A to co to jest? Cylinder, drugi pocisk, 25 obrażeń, bez żadnych dodatkowych bonusów. No i właśnie. I znowu jestem zapchany, tak?
Tu mamy skierowanie od Planko do Muro na wizytę u ontologa. No jest dobrze. Chwilka, ile tej 37 tam? 47. 31, dobra, to zniszczymy. No to nie, 70. To pewnie drogie będzie. No dobra, to możemy. No, to jakoś tam... Dobra, no to na pewno. To na pewno. To nie, te czachy. Może te czachy jednak. Cztery. Dobra, rozwalamy te czachy przecież, te śmieci. No jeszcze coś by się przydało rozwalić. Spotkamy potężnych przeciwników, zostawią obfity lód i nie będzie gdzie, gdzie tego wcisnąć. Dobra, 27, 27, 41 to nie. Tu są jakieś dodatkowe 35, 34, 35, 34, dobra. To 39, 34. Dobra, starczy. Mamy trochę miejsca. Idziemy tam... Aha, mieliśmy... Zaraz, gdzie to tutaj było? Tu, tak? Smada. Idziemy tutaj. Energia jest. Interakcja. Aby zweryfikować możliwość użycia panelu, proszę Cię o rozpoczęcie fazy rejestracji poprzez wprowadzenie właściwego hasła. Smada, to było to Shaker Loops, tak? Dobra. Idzie dobrze. Teraz wybierz prawidłowy segment spółgłosek oulipiliańskich. A tamten mówił o samogłoskach. Ej. Znowu jakieś dziwne motywy. Awatar, jak pal ma stać, merze ten mych. Dobra. To spółgłoski czy samogłoski? Na co ja mam patrzeć? Ale to już nie jest po angielsku. To się dało przetłumaczyć tak, żeby faktycznie zagadka miała sens. Ale o co chodzi? Ty też wybierz prawidłowy segment spółgłosek. A wcześniej była mowa, że będzie chodzić o samogłoski. To nie wiem, no to gdzieś jest błąd. Albo tu, albo tam był błąd w spolszczeniu. No ale dobra, zauważmy jakąś zależność w ogóle. Macie jakiś pomysł? Ja bardzo lubię zagadki logiczne, ale tutaj jakoś... Nie wiem za bardzo, jakim systemem podejść. Segment spółgłosek. Albo samogłosek, no właśnie to jest. Kontynuację trzeba tutaj dobrać. Jeżeli ktoś ma pomysł, to niech pisze w komentarzach. No ja będę strzelać, bo nie chcę wam czasu zabierać, siedzieć i analizować tego. W końcu by się pewnie jakieś zależności znalazło. Wszystko jedno, czy to spółgłoski, czy samogłoski. Powiedzmy, że pierwsze omijamy, bierzemy drugie. Nie, straciliśmy energię. Niedouczony dureń, spróbuj jeszcze raz, gdy będziesz coś wiedzieć. Okej. Okay. Shaker Loops, tak? No to samo. No dobra, trzecie może, Bricks. Nie, no kurde, się okaże, że pierwsze jest. Tracimy energię, to akurat nie jest w naszym przypadku jakieś... Jakieś upierdliwe. O, Dors. O! Koko, koko, kogo, kogo, jak tam smak na raz? Se chcesz, se weź, oto oko. Aha, to tutaj jest rozwiązanie. To teraz jakbyśmy to pierwsze zestawili z rozwiązaniem, to pewnie od razu by było widać, o co chodzi. Sobie później porównam tam na filmiku.
koko, eurospoko, tak. Prawidłowa odpowiedź. Uzyskano dostęp do systemu panelu. Weź ogniwo, dobra. Mamy postęp. Czyli tak, do muro możemy wrócić, do hala. Dostaliśmy expa. No na pewno jeszcze musimy tutaj iść z tym skierowaniem, tak? To osobne zadanko. No chyba, że, czekajcie, moglibyśmy się wrócić do niego, bo tutaj mamy śluzę później, no bo już chyba nic więcej nie będziemy robić, nie? Też tu też jest blisko śluza, ale to za no. No w sumie... Nie, to tutaj było, nie? Nie, dobra, chodźmy tutaj. Żebym czegoś tutaj nie zawalił zaraz, dziwnego zrobił. Muro. Poza tym, jak sobie pochodzimy nawet więcej, to może spotkamy jeszcze jakichś przeciwników. O właśnie, coś może fajnego nam poleci. Będziemy plecak zapychać, tak? Aha, i znowu jest ta z unikami, ta. Jest bomba, ale nie ma wzmocnienia. Nie ma wzmocnienia krytycznego. To jest smutne. Nie, to w takim razie tutaj dałbym wzmocnienie elektryczności po staremu. W takiej sytuacji i zabójczy strzał tutaj spróbował zapodać. No. Tutaj mamy ogłuszenie, to już się dobije tą obszarówką prockową. Tutaj damy sabotaż. No trzeba się dostosowywać do sytuacji. A nie ciskać na pałę tymi granatami, mimo że bardzo fajne. Tutaj szyfrowanie. No jednak szyfrowanie chyba bym dał. Ten ostatni może mieć pole do popisu. Zależy jak to szyfrowanie zadziała. Zmieszanie zadziałało akurat. O, coś tutaj wybombił. Tu szyfrowanie już zabiło. Mhm. Inicjatywa minus 6. Ups. Dobra. To tak trochę średnio. No to w takim razie oszczędność rzemiosła, sabotażyk. Jedziemy w ten sposób. Nie ma szyfrowania, tak? No dobra. To w takim razie atak umysłowy na tego, który ma uniki. Mhm. I ciężka bomba. Bum. Krytyk tam wszedł. Dodatkowy ruch może zostanie wylosowany? Nie. Już myślałem. Zmieszanie, dobra. No i teraz trzeba by jakoś pojechać go. Sabotaż wciąż działa, nie mamy tej serii, tak? Ale możemy pewnie dobrać. Pancerzyk ma zdjęty, minus 4. Możemy dobrać sobie to. 3 razy 7. Odporność 28%, no to dlatego. No ale i tak, idziemy go tym. Dobrze jest. Atak umysłowy. Mhm. No i Daro. Strach jeszcze działa. Zabójczy strzał 24, tak? No to wzmocnienie przeciążenia w takim razie. 36. No. Ogniwa. Odporność na obrażenia dwie karty. Strzał w głowę. Wzmocnienie krytyczne. Optymizator. Nie, to zakłócenie to by było straszne. Nie chcę tego. Dwie karty, nie. Jak tam sytuacja w naszym plecaku nieszczęsnym? No, jest trochę miejsca niby. 27, dobra, usuńmy to. 23, też to usuńmy. Dobra, też to usuńmy. Idziemy, trzeba dojść w końcu do tego muru.
Nie mamy narzędzi chroniących przed niebezpiecznymi obszarami już. No. Masz umówioną wizytę? Dlaczego muszę się umówić? Wziąłem to skierowanie? Wziąłem, nie? Okay. Tylko umówione wizyty. Mam napięty terminarz i nie mogę przyjmować osób bez kolejki. Albo które nie mają przynajmniej skierowania. No to jak? Wizyta umówiona? Nie. Dafuk? No właśnie, rozumiem. A masz skierowanie? A właśnie, że mam. No, już się wstraszyłem, że coś źle. Niech sprawdzę. No tak, masz następne miejsce w kolejce. No i mocniej przepraszam. Widzę, że znasz już mojego brata. Planko uwielbia ględzić. Biedna z niego podłoga. Ciągle daje innym wejść sobie na głowę. W każdym razie, co ci dolega? Coś cię boli? Wiesz, gdzie mogę znaleźć dane lokalizacyjne statku? Aha, twoje symptomy sugerują brak wiedzy. Na szczęście mam lekarstwo, ponieważ jestem jednocześnie lekarzem i głównym nawigatorem tego okrętu. Gwarantuję, że nie ma drugiego takiego mistrza wielozadaniowości. Przepisuję ci informacje nawigacyjne, których poszukujesz, oraz 3 tygodnie odpoczynku w łóżku i kubek gorącego mleka co 3 godziny. I jak? Tego było mi trzeba, panie doktorze, dziękuję. No super gierka. Nie ma za co. Następny pacjent. Dobra, czyli mamy dane lokalizacyjne, ale to jeszcze nie koniec. Wróć z ogniwami do hala. Jeszcze to zrobimy. Tutaj podgubernator, wiadomo. No to jeszcze mamy trasę do przejścia. Może coś ciekawego się zdarzy. Gdzie był ten hal? Hal tutaj. Idziemy. Czy coś się zdarzy po drodze? Biegniemy. Aha. Coś, o kurde. Dwa wielkie. Chyba za dużo chodzimy i to jest ten motyw, że coraz potężniejsi się pojawiają, tak? Jest wzmocnienie krytyczne i jest bomba. No to można by spróbować. Chociaż przeciążony strzał też wygląda nieźle. Może byłby nawet bardziej wskazany tutaj. Za 30 energii, żeby się jednego szybko pozbyć. No zróbmy tak, zostawmy na razie bombę. Bomba fajna, jak jest może trochę więcej celów. Odporność na obrażenia 11%, 11%. Dobra, zapodajmy to. Bum, 85, no i to już jest ładnie. To już zostanie wykończone. Tutaj zapodamy sabotażyk. Procek najlepiej, żeby miał tę obszarówkę teraz swoją. Szyfrowanie umysłu, tak jest. I oplute karty będą, tak? Tylko u kogo, skoro on zginął w swojej turze? To może u nikogo. Chyba, że u tego, kto zarzucił to szyfrowanie, czyli procek. Nie. Jak ginie w swojej turze, to nie opluwa kart. Fajne. Kolejna zaleta nowej zdolności z kart procka. Daro. No to wzmocnienie przeciążenia, myślę, że możemy tutaj zapodać już śmiało. I wycelowany. Z szansą na krytyka 50 wyszło, może być. Oszczędność rzemiosła. Odzyskiwanie zadziałało. 3 razy 12, ekstra. Otóż karty oplute pewnie, nie? Były. Tak jest. No tak, no i takie sprzęty. 30% przebicia. No, fajne nawet. Ile on tam miał tego przeszukiwania? Dużo, nie? Pole energii, złom. 14 obrażeń, śnieżyca. A te pojedyncze uderzenia słabe. Granaty. Nie no, Witchhaven miał lepsze na bank, ale zawsze sprawdzam. 29, no on tutaj kozaczy z tym. No to poprzetwarzamy. Ogniwo takie małe. Możemy sobie nawet zużyć. Będziemy mniej bulić za regenerację energii w bazie.
Myślicie, że coś nas jeszcze zaatakuje? Pewnie tak, bo trzeba będzie do śluzy jeszcze dojść. No to przydałoby się coś tutaj pousuwać. Aha, zasięg skanowania. O, mamy trzecie, tak. Dobra, to tego się pozbędę. Czyli... Aha, 41, no to nie. 35, dobra, tego. Tego. 39. O, 27. 27, dobra, starczy. Planko. Do hala mieliśmy iść, nie? No bo już nic nas chyba jednak nie zaatakuje. Interakcja. Wracasz z informacjami? Jakimi? Mam dla ciebie ogniwa. Czy mam je zainstalować? Jest. Dziękuję. Tak, proszę. Naładuję się. Proszę, oto dowód wdzięczności, zanim wejdę do centrum rzeczywistości. Dobra, coś tam dostaliśmy. Jakieś dziwne rzeczy, zaraz sobie obejrzymy. 100 punktów doświadczenia. Jeszcze. Coś nam dał. Oho. Wycelowany strzał, takie jakieś rzeczy. O kurde. Złom, tutaj dużo tego. Poziom 5 ostrza energetycznego, 12 obrażeń. Dodatkowe obrażenia tarczy, 8 do technologii, odporność, minus 1 do pancerza. Przy trafieniu, to jakby jakieś seryjne były, śnieżyca uderzeń i minus 1 do pancerza po każdym trafieniu, no to tak mogłoby działać całkiem nieźle. Rozdzierające uderzenie, podwójne, pojedyncze. 12 obrażeń, tak? Dobra, zostawmy to na razie, będziemy w bazie analizować sobie, co zostawiamy, co nie. Chyba wszystko tutaj. Tu siedzi planko. To jest śluza, nie? Wszystko na pewno? Tutaj nawet może nic się nie pojawiło takiego, gdzie moglibyśmy iść, co widać, nie widać nic. No to wszystko. Dziennik misji, zgłoś się do podgubernatora, to jest inny statek. To jest inny statek, żądląca potrzeba. Tutaj to jest inny statek, cząstki oczyszczające, dobra. Wracamy. Wracamy na stację. Po długiej misji, 3-odcinkowej. Na początek może leczenie. Tutaj wystarczy nanożel u Procka. U Wichavena nanożel i operacja udaru. Dobrze. Dalej, sprzedajmy złom. 11 tysięcy. Naprawdę? No to się bardzo zwraca. To będziemy musieli tak chyba robić. Wiecie, chodzi mi o ten bonus u Procka w drzewku. Co sobie znowu tymczasowo włożyłem punkty i mogę je za chwilę wycofać za niewielką liczbę tak naprawdę tych kredytów. No. No możemy uzupełnić energię. Zaraz będziemy sprawdzać, co ma do sprzedania, tylko jeszcze... zobaczmy, gdzie są te właśnie jeszcze możemy sprzedać, to, tutaj mamy dla podgubernatora, może tak, chodźmy do niego. Witaj zbieraczu, jak idą poszukiwania? Nakierowano mnie na nawigatora statku na wraku dziedzic, gdzie po prostu przekazano mi dane. Jest. Doskonale. Kto by pomyślał, że wśród paneli są specjalizacje? Czyli potwierdza się stare powiedzenie, że na naukę nigdy nie jest za późno. Gratuluję tego odkrycia. No, jakieś wieści odnośnie danych? Tak, dostępne nowe wraki znowu. Dzięki odzyskanym przez ciebie danym badacze odkryli lokacje nowej grupy wraków. Te są większe i wiążą się z większym niebezpieczeństwem. Wierzę jednak, że dasz sobie radę. No, standardowy tekst, on tutaj ma. Dobra. Możemy jakieś tam zadania w tym barze oddać? Coś tam zrobiliśmy też, nie? Jak to było? Tak, tutaj mamy zrobioną żądlącą potrzebę, ten kontrakt. To pozbędziemy się tych przedmiotów questowych tam trochę.
żądła wyrobników, zakończ. Tak jest. I możemy wziąć kolejne zadanie. Instytut Nauki chce wiedzieć, co się stało z ich ekspedycją wysłaną na wrak statku Karmin Altai. Wszelkie wieści na temat losu naukowców zostaną sowicie wynagrodzone. Podpisujemy kontrakt. Jak najbardziej. Jak wygląda sytuacja? Tak wygląda sytuacja. Tutaj zróbmy sortowanko. Zaraz będziemy analizować. Cząstki morfa? Ile my tego potrzebowaliśmy? Przedmiot zadania. Pewnie dużo. Dobra. Dobra, pomału. Broń, rdzenie. Którą broń do walki wręcz chcielibyśmy zostawić, jeżeli w ogóle? To ma większe obrażenia. Szybkie uderzenie, kolejne ataki, tak? Tutaj te śnieżyce są. No ale tu jest tyle kart, jakoś tak. To by musiała być postać typowa pod właśnie takie ostrza energetyczne. No Procek to raczej nie bardzo, chociaż można by mu to wpakować, ale... Ale czy on tego potrzebuje? Ma obszarówki, ma ataki punktowe, takie, które omijają uniki, omijają właściwie ten efekt absorpcji obrażeń, bo to zawsze ładnie wchodzi. Jedynie jakby przeciwnik miał jakieś odporności umysłowe, no to przydałoby się, żeby Procek coś tam miał innego, ale to już wtedy sprawia, że te karty sytuacyjne będą dochodzić podczas większości walki, na przykład blokować nam czasami szyfrowanie umysłu, które nawet teraz się nie pojawiło w pewnym momencie, jak mogłem tego użyć. A co dopiero, jakbyśmy jeszcze dodali jakieś bronie. Tutaj fajnie by było z jedną kartą coś załatwić. No tutaj też coś z jedną kartą, no. Jakby to pouszczuplać, dwie karty zabrać, byłoby lepiej. Dobrze, że tutaj... Nie, u półprocka nie. Ja w ogóle nie widzę jakoś, żebyśmy korzystali z tych broni. Jakby co, ta szturmowa jednak. Nie, ja to ustawiam jako złom. Nie będziemy z nich korzystać z tego typu. To by musiały być jakieś naprawdę super wybitne. Jakieś te takie, wiecie, unikatowe, które czasami znajdujemy. To samo z tymi rozproszonymi. To są takie podobszarówki, ale widzimy, że mamy teraz te granaty, mamy szyfrowania umysłu jako takie obszarowe motywy i to z fajnymi efektami. Więc tego też nie... no obecna broń Daro się fajnie sprawdza, więc to też możemy ustawić jako złom. Szturmowa, no ta szturmowa dla Witchavena, ale te jego obecne serie też fajnie działają, ale jednak do szturmowej tam ten modyfikator, który mamy, te 10 strzałów, to jest dopiero masakra, jak mamy u wrogów obniżony pancerz, no to by mogło coś z tego wyjść. Ostrze energetyczne, modyfikacja, nie, to jednak, no chyba, że dla Daro naprawdę by się z małą liczbą kart trafiło, ale nie, ustawiamy to jako złomy. Nie wydaje mi się, żebym musiał aż tak kombinować, zwiększać mu uniki kosztem takich problemów z kartami jakimiś gdzieś, z blokadami. Więc tutaj też ostrze energetyczne. I teraz tak, no to bym do broni szturmowej zostawił. Ta precyzja, no dobra, to bym zostawił. Może się to faktycznie przyda. Bo te uniki, jak będą mieli coraz częściej, no to coś takiego precyzyjnego mogłoby się przydać. To jest fajne, to też. Zostawmy te cztery wzmacniacze. Dalej, zobaczmy narzędzia. Aha. Narzędzi nie mamy w tej chwili. Tarcze, to są te pod zasięg skanowania. Dobra, tu jest wszystko ładnie porobione. W takim wypadku jeszcze raz sprzedajemy złom. Ręka znowu, znaczy nie ręka, tylko plecak. Znowu się troszeczkę uporządkuje. Te cząstki morfa musimy trzymać. Te żądła, które mieliśmy, to wszystkie zostały przekazane, tak? To akurat mieliśmy na styk, czy o co chodzi? Czy zbędne już były teraz ustawione jako złom? Może, znaczy jako takie śmieci i je sprzedaliśmy po oddaniu questa, może tak było. Dobra, to trzymamy. Ogniw nie muszę chyba dokupywać, i tak będziemy śmieci przetwarzać.
wyrabiamy na spokojnie z energią. Tu wszystko jest w porządku. Zobaczmy, co możemy kupić jeszcze. Kupowanie, może coś fajnego. Tutaj potężne uderzenia. Nie, za słabe. Witchhaven ma fajną rękawicę. Broń szturmowa. 11 obrażeń. 3 strzały. 14 obrażeń. No, już lepiej. Medycyna, umysł. Szkoda, że nie broń. Bo Witchhavenowi by się to przydało, jeżeli chce korzystać z jakichś takich broni. A tutaj 300 też tak trochę słabo. No tutaj... No, pod... Jakby ktoś chciał się zrobić pod takie miecze świetlne, nie? 15 obrażeń, jakieś uniki, coś. Fajne rzeczy mogą być, ale znowu 300. Trochę słabo. Rękawica. O, nie ma tutaj pola do popisu. Tandetna gadka. Nie bardzo. Przeciążony, słaby. Nie, tym razem nic fajnego się tutaj nie trafiło. Na pewno musimy wziąć to. To kupujemy, może więcej tego. No nie ma więcej, tylko jeden zestaw teraz się trafił, patrzcie. Trzeba będzie użyć w przypadku, kiedy naprawdę będziemy wyczuwać wielkie niebezpieczeństwo na obszarze, gdzie może będzie jakiś potężniejszy przeciwnik. Nie można sobie tak, wiecie, szastać z tym. Mamy tylko jedno użycie. No dobra. No, tych nie muszę dokupywać. Myślę, jak wy teraz to wygląda. Ogniwa są, to jest, to trzymamy. Jakby co, mamy radiolatarnię wycofującą i źródło zasilania do tego też mamy, nie? Tak, tu jest. Gdyby zaszła taka potrzeba, to trzeba ten quest z tym zrobić, bo to zapycha nam tutaj plecak totalnie. No, na pewno zdobędziemy poziom na kolejnym statku, czyli znowu mogę zrobić ten zabieg, który ostatnio, czyli... Wycofamy sobie tego negocjatora, skoro porobiliśmy już tutaj te wszystkie kłościki, posprzedawaliśmy, to tylko setka jest, nie? Także możemy na tym tak zarabiać. Jak zdobędziemy level, to może te dwa punkciki włożymy w coś lepszego tam, nie? Czyli myślę, że to byłby niezły pomysł. Coś jeszcze powinienem zrobić? Pewnie o czymś zapomniałem, jak mi się to zdarza czasami. Załoga, tutaj są te dwa punkciki. Aha! No teraz pytanie właśnie... Jeszcze pytanko, no taki długi odcinek. Czy chcemy Udaro wycofać to i włożyć mu na przykład tutaj? Skoro chcemy z tych bomb korzystać, a on bardzo często ma bomby na ręce, to nie będzie działać. Wtedy. To nie działa. Takie sytuacyjne się staje bardzo. Nie wiem, czy z tego nie zrezygnować. Też aż 3 punkty włożone, ale no to się może przydać na jakiegoś bossa z unikami. To by nam porobiło wtedy tego bossa, nie? Żebyśmy nie mieli takiej sytuacji, że coś takiego kłopotliwego się trafi i Daro nic z tym nie będzie mógł robić. Jedynie Witchhaven coś tam będzie klepał, no ale... No ale może spróbujemy bez tego. Bo jednak no bardzo rzadko z tego korzystam. To jest takie bardzo sytuacyjne. Ogólnie z kart sytuacyjnych staram się nie korzystać, ale to jest karta sytuacyjna niesamowicie dobra po prostu. Odporności znosi praktycznie, uniki znosi. Ustawia to skupienie i to trwa przez 3 tury aż. Boss, który ma uniki, po prostu jest bardzo łatwym celem wtedy. W przeciwnym wypadku... Nawet jeżeli to będą uniki ogólne, a nie przeciwko strzelaniu, jakieś bardzo wysokie, to nawet Witchhaven by nie mógł nic z takim bossem zrobić, nie? Ani Daro, ani Witchhaven, jedynie procek tym umysłem tam by go pykał, bo to krytyki z tego umysłu bardzo rzadko mi wchodzą. Żadne zmniejszania resów, pancerzy na umysł nie działa. Dlatego tak na wszelki wypadek mam te karty cały czas, ale... To jest właśnie to... No chyba, że faktycznie byśmy poszukali sobie zmniejszania szansy na unik jakoś w kartach, a nie w zdolnościach. Czyli właśnie ta precyzja może gdzieś tam, żeby zawsze była, ale to też nie jest takie proste. No ale powiedzmy, że byłbym skłonny zaryzykować i wycofać Udaro jednak te punkciki.
150, tu bym wycofał. Resetuj jeszcze. To czekając na wielki wybuch. I w tym momencie moglibyśmy z niego zrobić takiego koksa. Tutaj te materiały łatwopalne, 30% więcej obrażeń dać. Zastosujmy to. Dołożyć mu jeszcze szansę na kryta. I skoro szansa na kryta wzrosła i mamy to wzmocnienie krytyczne, to nawet dołożyć mu tutaj to 20% do obrażeń krytycznych. Tylko mówię, jak się trafi, bo z ogólnymi unikami i na bliską odległość i na dalszą, no to, to będzie problem, nie? Bez tego znakowania, no ale zobaczymy jeszcze. No mamy niby kontrolę, te sabotaże i tam pomału jakoś go pewnie pojedziemy, ale... Czyli tak by to wyglądało. Jedna karta mu zeszła, to znakowanie. Ręka się troszeczkę uszczupliła znowu. Więc to jest zaleta. No mamy niby teoretycznie, jeszcze tak odrobinkę przedłużę. Mamy jeszcze... Te precyzje, nie? Precyzja sprawia, że... Ataki zawsze trafiają. Czyli uniki wyłączamy u wroga podczas tego ataku, nie? W ogóle... Aha, wzmocnienie elektryczności. No właśnie, teraz rzadko, ale jednak czasami jeszcze... Jak ciężkiej bomby nam się jednak nie opłaca użyć, to to wzmocnienie elektryczności pod zwykłe ataki na przeciwnika z shieldem, chociaż teraz też się staje bardziej sytuacyjne. No musi być shield, bomba musi nie być opłacalna, musi tego shielda być na tyle nie za dużo, żebyśmy się przebili, żeby weszło ogłuszenie. Tu by się stanowczo na tym slocie przydał taki wzmacniacz krytyczny. Stanowczo. Trzeba będzie na to polować. Wzmocnienie krytyczne kolejne, żeby było. Albo coś innego ciekawego, co ignoruje uniki. No to to by było super, nie? Musimy coś takiego dorwać, ale tego tu nie włożę, to jest do broni, nie? Zabójczy strzał przyciążony, zabójczy. Premia do obrażeń krytycznych, 9, no. Jakby się problematyczni przeciwnicy pojawiali, to można te... Ten wspomagacz celowania gdzieś tu wrzucić może mu. Albo jednak Witchavena przejść na broń szturmową, dać mu to i to. Tylko mówię, Witchaven to nie ma za wielkiego parametru broni. Na przykład Darrow ma 139, Witchaven 59 i tak sobie to uzbierał tu nieźle. Ale zobaczcie, jakbyśmy mu dali taki karabin szturmowy na przykład. Nie patrzymy na rękawice. No w porównaniu do rękawicy to wygląda jakaś 16, 13. Jedynie jak obniżyliśmy pancerz u wroga, no to wtedy faktycznie taki samoczynny ostrzał 11 razy 3,5 średnia. No chodzi o to, że 11 pocisków, które ze słabych, takich powiedzmy trójek, robią się na przykład piątki, bo ujemny pancerz przeciwnicy zaczynają mieć, nie? Jak Darrow zarzuci bombę, albo później jeszcze dalej obniża im pancerz, bo to trwa do końca walki. Jeżeli by osiągnął coś takiego, że na przykład przeciwnik ma pancerz minus 5, powiedzmy sobie, wyobraźcie, i nawet jak losuje te minima, no zakładamy, że przeciwnik jeszcze ma absorpcję obrażeń, to tam powiedzmy z tych nie 8, ale się powiedzmy jakieś tam robi 7, 6, no nie? No to 6 razy 11, bum, wchodzi w niego, nie? I już jest nieźle. No a jeżeli nie ma odporności, albo nagromadzimy pancerza jeszcze więcej, no to masakra tu wychodzi. No ale ta większa baza by się mimo wszystko przydała. No zobaczcie, jak dużo kart się pojawia przez to, nie? Dokładamy jeszcze to. I teraz weź tu losu i coś przydatnego. Mamy do czynienia z silną grupą, z potężnym jakimś przeciwnikiem wśród grupy. I teraz weź losu i sabotaż, nie? Spośród tej ręki, z tej talii.
Można by z rękawicy zrezygnować w takiej sytuacji. Wtedy nieczysta zagrywka, i tak z niej rzadko korzystamy, ale chodzi o to, że nieczysta zagrywka wtedy spadłyby bardzo mocne obrażenia, do 9, to jest uzależnione od rękawicy. Można by wtedy wycofać ten punkt, nieczysta zagrywka, te punkty w jego drzewku, dać mu w coś innego. I niech chodzi z bronią szturmową faktycznie, się jakoś kombi z Daro. To też jest taka opcja. No to jest do przemyślenia. Na razie jednak byłbym skłonny zostać przy tym, co mieliśmy. Zobaczymy, co się będzie działo na nowym statku. Tylko na nowym statku jakby co, to nie wycofam na przykład punktów z drzewka odnośnie tej nieczystej zagrywki, nie? No. No ale znaczy gra jest fajna, że trzeba kombinować, nie? Trzeba się dostosowywać, to jest zawsze ok. Widać, że jest w miarę zbalansowana, więc nie ma z tym problemu, bo zazwyczaj w grach jak jest masa opcji, masa kombinacji jakichś buildów, różnych zdolności i postaci w drzewkach i w przedmiotach, to balans jest masakrycznie ciężko, a tutaj jest w miarę dobrze, widać, że jest nieźle. Dobra, musimy odcinek kończyć, bo się to za bardzo wydłuża. Ja tu gadam głupoty. Czyli tak to wygląda. Poziom 8 będzie. Pewnie jakieś ciekawe zdolności w drzewku znowu dojdą. Jakby co, to procek ma tutaj na pewno jakieś punkciki zachowane, tak? 2 punkty zdolności. To wygląda nieźle. Udaro troszeczkę namieszaliśmy teraz. Zobaczymy, jak to będzie działać. No mamy 3 ciężkie bomby. Takie wzmocnione teraz te krytyki tutaj lepsze. No zobaczymy. Zobaczymy. Jaki statek będziemy wybierać? Tu się nowe pojawiły, tu jakieś czerwone. 9 poziom, ostrzeżenie, 8. Tutaj mamy nieukończone, tutaj mamy nieukończone. Teraz byliśmy tu, nie? Jest na pewno 100%? 100%. Kolejny statek, poziom 7, tu poziom 6, to tak po drodze, po kolei ten powinien teraz być, Messarn. To co, lecimy tam, zobaczymy, jak on będzie wyglądał, ale jeżeli są takie kółeczka, to są chyba te spodkowe takie statki, nie? Z tym centrum zablokowanym, a czasami są takie z dziobem, takie statki dziobowe. To teraz znowu teoretycznie powinien być ten taki spodek, zobaczymy, czy na pewno tak to działa. Czyli poziom 6, tak? Tu będzie poziom 7. Rozpocznijmy misję. No zobaczymy, czy to będzie taki spodkowy. Jesteśmy na miejscu, zobaczmy. Tak, i to jest taki spodek znowu. A nie, chociaż nie, ten jakiś taki, znaczy jest spodkowy z centrum zablokowanym, nie ma dostępu, ale taki kształt troszeczkę inny. O, ten statek mi się wydaje jakiś taki chyba mniejszy od tego poprzedniego, co? O, no dobra, no to będziemy go sobie robić w następnym odcinku, a tymczasem ja was żegnam, trzymajcie się, na razie.